Siemaneczko, z tej strony Tuba, tym razem Lens Mode do GoPro 9. Tego moda jest dostać bardzo ciężko, praktycznie... No nie powiem, że jest niemożliwe, ale nie ma go nigdzie. Mnie się udało, testujemy. Mamy instrukcję obsługi, jak zamontować. Bardzo fajnie na obrazkach, wszystko wiadomo. Dożywotnia gwarancja, oczywiście limitowana. No i jest tutaj ten Lens Mode. W takim kwadraciku. O. Pod spodem mamy ściereczkę. O, ściereczka bardzo delikatna. To jest ściereczka, żeby wytrzeć lens, jakby się zabrudził. Nie trzemy byle czym, trzemy taką ściereczką z mikrofibry. Albo to nawet nie z mikrofibra, to jest jakiś taki jakby silk. Kurczę, nie wiem. Ale pięknie, pięknie z logiem GoPro. Świetna. A jak? Ale pachnie, jakby Chanel numer 5. Świetnie pachnie. Kurczę, żeby dziewczyny tak pachniały, to byłoby coś fajnego, a tak to już. Musisz pachnąć GoPro. Pudełeczko. Bardzo delikatne w dotyku. Świetny jest ten plastik. Ale też pachnie. To nawet bardziej pachnie. Normalnie jakby afrodyzja jakiś. Zajebiście pachnie. Tak słodziutko. O, zeszło. A, to jest druga strona, dobra. To nie. Ja chcę, żeby pierwsza strona mi zeszła. O. O. I teraz. Popatrz, jakie oko. Ale zajebiście to pachnie. Ściągamy soczewkę w prawo. Zgodnie ze wskazówkami zegara. Pamiętajmy, żeby nie było kurzu, bo ci dojdzie kurz, to będzie problem. I teraz tutaj spasowujemy tutaj dziurki z bolcami. No i właśnie. Mam tutaj taki problem, że ona nie chce pójść do końca, nie chce się zamknąć. Próbowałem wszystkiego, nie chcę tego uszkodzić. No nie pójdzie, nie będę ciągnął na siłę. Nie mogę jej zamknąć, tu jest napisane, że no trzeba ją zamknąć do końca, no ale nie pójdzie, nie wiem, albo moje GoPro po tym upadku, co pamiętacie, coś się z nim stało, bo jakby nie było, uderzyłem w lęza. Dobra, jesteśmy na jakimś mostku, zobaczymy, jak to będzie działać na mostku. Obracasz i jest tak samo, panie kolego. Ciach i ciach, ciach i ciach, a najlepsze jest to. Możesz zrobić, nieważne czy to jest do góry nogami, czy to jest normalnie, i tak będzie działać fajnie. Zobacz. I teraz jest z przodu. Zajebista sprawa. Nie o to chodziło. Tu się trzyma. Spoko, jak mnie słychać? Czy okej. Okay. Fajne jest to, że nie musisz teraz montować GoPro w taki sposób, tylko możesz sobie tak zamontować, pod kierownicą, tutaj, tutaj, tu, tak, pod skosem, obojętnie. Zawsze nagra ci pięknie w poziomie, tak jak powinno być. Spróbujemy jeszcze jazdy na rowerze. Piękny rower, dlaczego by nie? Teraz jest w pionie, ty nawet o tym nie wiesz. Pionowo. Może tak, żeby nie było widać kilka. To jest właśnie Max Lens.
mode. Zmieniając na inne rozdzielczości, żyroskop przestanie działać, ale poza tym wszystko działa tak jak ze zwykłą soczewką. Aczkolwiek mamy dość szeroki kąt, dużo szerszy niż przy standardzie, prawda? Pytanie, czy warto? Oczywiście, że warto. Ta opcja daje ci ogromną swobodę nagrywania. Coś niesamowitego. Miejmy nadzieję, że więcej kamer będą miały tą opcję, że to nie jest opatentowane, no nie wiem. Trzeba się zapytać GoPro. I miejmy nadzieję, że GoPro 10 będzie już miało tą funkcję wbudowaną. To byłby tak zwany killer. Pozdrawiam i polecam.